Halo, halo, siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Deliver Us to the Moon. Słuchajcie, znajduję się troszeczkę dalej niż znajdowałem się w poprzednim odcinku, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, z tego względu, że zacząłem nagrywać ten odcinek. I słuchajcie, okazało się, że ja mam przyciszone słuchawki, a giereczka tutaj działa sobie na 100% i nic się nie dało w ogóle mnie usłyszeć na odcinku, więc po 3 minutach stwierdziłem, że zaczniemy sobie od początku, że wszystko było widzowie elegancko. Dla widza, możesz zostawić lajka dla mnie za postaranko, komentarz suba, wpaść na Twitcha, Discorda, mój drugi kanał vlogowy, zobaczyć rewinda. A ja mniej więcej postarałem się, słuchajcie, po pierwsze nagrywać w lepszej jakości, to znaczy nadal mamy Full HD, ale ta jakość powinna być teraz kapeńkę lepsza, a po drugie postarałem się ogarnąć lagi od poprzedniego odcinka, bo jedyne co zacząłem w poprzednim odcinku widza wyrobić, zacząłem przez cały odcinek, kurwa, gadałem jedyne co w poprzednim odcinku, to narzekałem tylko, że ciągle mam lagi, no bo miałem, ale teraz się postarałem i na razie wygląda, że jest wszystko w porządku. Więc elegancko. Na samym początku widzowie cutscenka. Ja już ją widziałem, więc sobie obejrzcie. Reactor capacity at 9%. We're close now. Let's go, Alex. Welcome to Tombo. Who are you? Sarah. Sarah Baker. Used to be stationed at Pearson. You work here? I used to. Name's Isaac. Isaac. Mr. Johansson? Where's the rest? I thought everyone had... There's no one else. Why are you here? They're all gone. I'm here to fix the MPT. No use. They locked the mainframe. The system's inaccessible. I'm a software engineer. Show me. Maybe I can... What's going on? The reactor. It's running out of fuel, but power's still building up inside. With the MPT offline, that power can't go anywhere. If it isn't stopped soon... But you're a software engineer? Come with me. Wait, Czemu widzowie mam pominięte klatki? Kurwa, no zaraz mnie coś rozniesie, no. No jak to jest możliwe, że... A się widzowie popłaczę. Ale dobra, musimy stestować widzowie, czy odcinek będzie... Słuchajcie, dzisiaj kolejny testowy odcinek, bo ta gra jest tak chujowo zoptymalizowana, że nie da się, słuchajcie, nagrywać na jednym, później nagrywasz na drugim, bo musisz patrzeć, bo to naprawdę, słuchajcie, to nie jest moja wina, że to tak jest zoptymalizowane. Ani mojego komputera, bo normalnie ja mam zużycie karty 50%, procka 30%, a i tak wszystko laguje. To nie jest moja wina, naprawdę. Więc słuchajcie, dzisiaj jeszcze taki testowy odcinek, zobaczymy, może zwalniemy troszeczkę krótki, albo po tych 20 minutach ja zobaczę, czy nie laguje, żeby też nie było tak, że przez 40 minut będzie się oglądać zlagowany gameplay, też ostatnio na to dużo narzekałem, nie wiem, czy to powiedziałem na samym początku, więc postaram się dzisiaj po prostu grajmy, ale takie informacje, że następny będzie jeszcze lepszy widzowie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale nam się udało. W tym numerze rozmawiałem z członkami Rady Księżycowej. No i koks. No i koks. O, tu jakiś tego, czerwony dywan. Movie Night. Star Maker. Dzięki pracy. Rozwój dzięki pracy, jaki czerwony ten. To by pasowało. Dobra, w ogóle jakie my mamy zadanie? No pewnie kieruj się w głąb kompleksu. No oni gdzieś tutaj poszli. Ale czy głąb kompleksu to jest na dole? Bo ja nie pamiętam do końca skąd ja przyszedłem w sumie. Wy to kto jest? Co to jest? Prądasz? Tego odkurzasz taki samojeżdżący? Bo ta. No to idźmy, idźmy widzowie. Co? Gierka widzowa jest dość nudna, szczerze mówiąc, jak dla mnie. Nie, ja stąd chyba... Stąd przyszliśmy, nie? Bo tutaj wyłączyliśmy te barierki, albo coś takiego. Tak, no, stąd przyszedłem po prostu. Także daleko, tak jak mówię, zaszedłem z 2 minutki tutaj na górę i jakby zakończyłem odcinek i kliknąłem nagrywaj od nowa. Wracając do tej gierki. Gierka, słuchajcie, po takim czasie wydaje się dość nudna. W sensie nic się za bardzo w tej gierce niestety nie dzieje. Wydaje mi się, że świetnie by było, gdyby ta gra była, słuchajcie...
do grania w multiplayer, w koopie bardziej niż w multiplayer, gdzie grałaby sobie dwójka ludzi, jeden by wykonywał jedno zadanie, drugi drugie, no i wtedy to by było naprawdę fajne. Natomiast teraz tak solo chodzenie po takim całym kompleksie, to kurczę, nic się tu zabawa. To robot, on będzie strzelał? Nic się aż tak tutaj, słuchajcie, nie dzieje za bardzo. O kurwa, tu co się stało? Tylko biegamy, ciągle rozwiązujemy jakieś zagadki. Raz na jakiś czas się wielkie metalowe drzwi otworzą, żeby mnie kurczę wystraszysz. I tak poza tym to, no cienko, jeżeli chodzi tutaj o jakiekolwiek akcje. Raz na jakiś czas mi coś tam zlaguje, nie? To jest nasza rozrywka. Lag raz na jakiś czas. No i tak poza tym, widzowie, to się niestety, kurczę, nic za bardzo nie dzieje w tej gierce. Ale jeżeli, szczerze mówiąc, mam raz dziennie sobie usiąść i nagrać odcinek. Co za dźwięki? O kurwa, wreszcie się coś dzieje? No wreszcie, widzowie, jakaś akcja może. Jakaś akcja. Tak, bo ja mówię, że jak mam raz dziennie nagrać sobie 40 minut, to jeszcze kurczę dałbym radę. Ale jakbym miał tak z dwa razy dziennie nagrywać ten odcinek, to bym chyba usnął z nudów. Nie dałbym rady. A raz dziennie to nawet przyjemnie, nawet fajnie, tylko te sztelaki przeszkadzają. Teraz widzę, elegancko jest. W miarę. Ale tak normalnie to trochę wkurzają mnie. Trochę zawsze wkurza, widzowie, jak się człowiek stara, ustali wszystko na samym początku. No i przede wszystkim... O kurwa. Ty. Czy to ciała są? Martwych ludzi. O kurwa, widzowie, dobra, już mi się nie chce, to już wolę bez akcji. No ja nie chcę akcji. A na chuj mi akcja jakaś. That was us, we made it work. To. Wiecie, tej... MPT przesyła energię na księżyc. No fajno, a czemu tu tyle ciał jest? Kurwa, to jest, mi się w chuj nie podoba, ty. Halo. Mogę tu jakoś kucnąć i zrobić ci tak zwanego T-Baga? T-Bag to jest, widzowie, jak robicie przykus na twarz w gierce komputerowej. No, chyba, że jesteś Leksiem, to akurat robisz też na żywo przykusa. Podduszasz oponentkę. Dupą. No nic. O, spokojnie, tutaj nie mogą nas wykryć. Tu coś jest ciekawego, a tak tylko se siup, zarknę. Stąd chyba w ogóle przyszliśmy. Dobra, jaki mamy przejść przez kwatery personelu? No dobra. No i teraz zacznie się akcja. W końcu jest jakaś akcja. To mi się podoba. Czy oni mnie tu wykryją? Nie. O kurczę, to będzie ładnie, fajnie, trzeba wytimingować. Podoba mi się to. Jest jakaś akcja, coś się dzieje. Nie reaguje jakoś turbo, więc jest fajno. Dobra, popatrzmy, jakie oni mają tutaj patrol. Dobra, tutaj powinienem być bezpieczny. Tutaj taki przystanek bezpieczeństwa. Okej. Czy tutaj ktoś tam dalej pójdzie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nikt tam tutaj po prawo nie patroluje. Myślę, że możemy tutaj cyk. Myślę, że cyk możemy tutaj. I tu powinniśmy być w miarę bezpieczni, tak? Tak, elegancko. Dalej kurwa nie wiem, co musimy. Bo ja nie wiem do końca, gdzie my się udajemy. Nie chcę być jednym z tych worków. O kurwa. O kurwa! O kurwa! Gnoju, zostaw! Kurwo! Przecież to się tak nie dało, nie dało się po cichu. Kurwy jebane! Aaaa! Wypierdalaj! Gnoju jebany. Pyk, dobra, się będę pierdolił po cichu. Zostaw. O ty kurwa. Nie no. Co ja mam strzelić? A mogę je tak rozjebać w sumie? Ej, dobra, bo ja już tu do kwater, już mogę? Ja mogę w to strzelać, jak tu nic nie ma do...
To chyba nie tu widzowie mieliśmy się udać. Dobra, można zazwyczaj to się, no w sensie pewnie chodziło o to, żeby zrobić to po cichu. Ale kto ogląda moje serie ze wszystkiego, to dobrze wie, że ja kurwa dobry to po cichu w rzeczach nie jestem do robienia, wiesz? Ja bym mógł tak zajebać temu zwiadowcy, tak? Kopa? Z lasera? Nie, nie mogę. Ty, to gdzie ja mam się udać? Jak nie tutaj? Kurwa, to nie wiem, gdzie mam się udać. No jak nie tutaj? Szczerze, jakoś nie ogarniam. Czy muszę tu podejść na przykład? No nie. Ty, czekaj, ja nie kumam, robot. A ty nie umiesz rozpierdolić przeciwnych robotów? To z siebie za pożytek jest. Dobra, kurwa. Gida. Dobra, elegancja Francja. Tu jesteśmy bezpieczni. Szukamy... O kurwa, żeś mnie wystraszył. Ty, no... No nie, no oczywiście, że ja w dobre mie... A tam jeszcze mogę iść. Dobra, tylko na cicho. Damy radę, on tu... O kurwa! Dobra, teraz. Ej, to nie tam. Jak tam mam wejść? Kurde! Widzowie, ja czegoś nie ogarniam na bank. To jest taki wstyd. Na bank to jest taki wstyd. Widzowie patrzą i mówią, się śmieją mi teraz twarz. Dobra, wypierdalaj. Kurwa. Łoty. Dobra! We, przestań. Ty się otrząśnij w ogóle, człowieku. Ty się otrząśnij. Dobra, bo... Ale se zabawę, kurwa, znaleźliście. Bardzo fajna. Ej, nie no, bez kitu. To jest jedno miejsce, do którego mogę iść. Jakimś cudem nam się udało to zraszować. Rzecz, jak ja od 12 minut chodzę. Znaczy... No co to kurwa jest za sprawiedliwość? No jeszcze się zbagowało. No nie, mów, że się zbagowało. Oj, widzowie. Oj, to już nie fajnie. A tak było fajnie, nie? Jeden fajny segment wymyślili. Kurwo! Wypierdalać! I ja cię dupca. I co my teraz zrobimy, jak ja zbagowany? To zrobimy, widzowie, że widzimy się zaraz, no. Kurczę, molek. Jeden fajny segment. Podoba mi się. Bardzo mi się podobał ten segment. Muszę uciekać, unikać. Fajne. Wreszcie się w końcu dobrze bawiłem. I kurwa, zbagowało się, no. No to co? Teraz 20 minut będę próbował to ogarnąć. Co się widzi, widzowie, widzimy. Dobra, widzowie, jakieś 8 minut później, czy 9. Udało mi się, zostało to zbugowane, ale udało mi się, słuchajcie, przeżyć. I udało mi się wrócić na to samo miejsce, co też nie było łatwe, kiedy na samym starcie dostajesz dwa bułki na mordę. Dwa bułka na twarz dostajesz, to też nie jest łatwe. Słuchajcie, lecimy gdzieś dronem, nie? Bo widzę, nie ma innego przejścia, także musimy gdzieś dronem coś otworzyć. Także, no co, no lećmy tym dronem, zobaczmy, co tu się dzieje. Gdzie mam się dostać do końca, nie wiem, tym dronem. Znaczy widzę, mniej więcej chyba tam. Dron ma takie strzelanie? Nie ma. I musimy pewnie którędyś indziej się dostać dronem. W ogóle zapomniałem, że w tej grze jest dron. A, mogłem wpaść na to wcześniej, że dronem muszę gdzieś się dostać, żeby coś otworzyć. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo skomplikowane, bo ja tu już otrzymałem odcinek, bo mówię, co? To nie będzie, na pewno będzie bułka z masłem. No nie wiem, czy to taka bułka z masłem będzie. Jednak widzowie. No tutaj, chyba że się tu dostanę, wątpię. Tutaj górą nie widzę, nie, tu wszystko zamknięte. To może jednak nie tutaj, widzowie. Może to nie jest odpowiednie miejsce, do którego miałem się udać. Natomiast no, musimy sobie dronem jakoś otworzyć wejście, bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji niż otworzyć tam wejście tym dronem. Tutaj coś złączyć, podłączyć, przełączyć, dołączyć. A, tutaj zasięg mi się w ogóle kończy. No nie. No to chyba jednak, widzowie, zatrzymuję odcinek bez kitu. A to żaden problem zrobić małe ciątko. Ale lubię zachowywać płynność odcinków. Natomiast nie mam kurwa zielonego pojęcia, gdzie mam się teraz udać. No, w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Tędy?
Tutaj strasznie dużo ciał jest. O co chodzi, kurwa, z tymi ciałami bez kitu? Teraz to już się zaczyna trochę cykać. No nie będzie on się udać, widzowie. Dobra, widzowie, wiem, gdzie mam się udać. Przecież tutaj, kurczę, są drzwi. Otwierać. Kurczę, ten klimat się zaczyna mroczny robić. I tutaj, pyk. No, już mi się, kurwa, nie podoba tunel. Nienawidzę tych tunelów i te jebane dźwięki. Jakbyśmy... Chłopie, przestań chuchać. Jesteś chciał asymyry, posłuchaj ten, co by wszedł na Twitcha. Nie chcę, żebyś ty mi chuchał. Interakcja. O! Dobra, otwarłem drzwi. Tylko co mi oddało otwarcie tych drzwi? Oprócz tego, że nic mi nie dało. Kurwa! Nie no, zaraz przecież nie wytrzymie. No zupełnie nic mi nie dało otwarcie tych drzwi. Absolutnie nic. Halo. I oczy kręca, widzowie. Bo to jest naprawdę, to jest taka gierka skonstruowana. Że o, w tej grze chodzi o to, żeby szukać, tak? Umówmy się. To jest taka gra, no, która jest taką grą przygodową, zagadkową, no nie? Mamy tutaj za zadanie szukać przede wszystkim. Tylko jest taki problem, ja nagrywam odcinki, więc nie za bardzo się na tym skupiam, żeby szukać, tak? Chcę płynność odcinka za... przestań, kurwa. Zachować, dlatego nie skupiam się zawsze, żeby szukać i tym bardziej, słuchajcie, kiedy nagrywasz odcinki, to nie zastanawiasz się, twój mózg działa trochę na innych falach i jakby i zagadki gorzej idą i wszystko gorzej idzie niestety. A miejsce, do którego mieliśmy się dostać, jest miejscem tutaj właśnie. I tutaj będzie trzeba rozwiązywać zagadki. A gdzie mój robot? Mój robot. I kurwa, gdzie ty jesteś? Wracaj. Czemu on tam został? Czemu on tu do mnie nie wraca, do gumpla? Więc kiedy nagrywam odcinki, staram się, żeby to jak najszybciej zrobić, żeby to było jak najszybsze. Żeby, słuchajcie, wiecie, żeby coś poddymiać, nie? O kurwa. God damn it. To było przerażające. W sensie... Myślałem, że z Beskidu zombie wyskoczy. Albo coś takiego. I chłopie, a mi mówię tak: Outlasta se zagraj, Outlasta se zagraj. Śmiesznie będzie się oglądać, ale będzie zabawa. Tak piszę w komentarzach, no. No już gram. Ale będzie, kurwa, śmiechawa. To nie miara będzie śmiechu. Jak w szpitalu wyląduje, słuchaj. Mr. Johansson, wait up! The control room's closed. Hey! Once we cross the corridor... Will you listen to me? The tremors are getting worse. If we don't do something about... We just went past a bunch of destroyed AZs and what looked an awful lot like body bags. No właśnie. What happened? No. Now's not the time. Nie, teraz, świetny właśnie. Elegancki. Enough! You don't know what you're talking about. No, that's right. I don't. I don't know why the MPT shut down. And I don't know why the colony vanished overnight. Też bym chciał wiedzieć. We have to focus on the reactor. Our people were killed here, Isaac. It wasn't supposed to go like this. Outward would have saved everybody. What? By just packing up and leaving Earth? That's a terrible plan. Even by MacArthur standards. Outward left us all to rot. And you don't even care? Don't you dare. Bezczelność. Sustaining Earth, even after it killed my wife. My daughter's still down on that godforsaken rock. Then how could you leave her behind? Does she even know? Look, there's still time to fix this. We can fix the MPT. Rosta. You could be a hero. Look around, Ms. Baker. There are no heroes here. They're gone. Now get a move on. Jest takie powiedzenie. Wiecie, gdzie kończy bohater? W grobie. Tam kończy bohater. Aczkolwiek... nie wiem, czy słyszeliście na pewno o Wyspie Węży, który bronili tam ukraińscy żołnierze.
szefowie. Jak przed tym, jak zginęli, kazali się odpierdolić statkowi rosyjskiemu. No, to są legendy już, bohaterowie absolutni. To zależy, kto jak lubi ginąć. Ktoś w ogóle lubi ginąć. Ale jakbym miał na przykład do wyboru, to też bym wolał tak zginąć. Jako bohater. Więc czy to prawda, że bohaterowie lądują, gdzie znajdziesz bohatera w grobie? To prawda. Zazwyczaj. A ja nie wyjdę teraz. Bardzo niedobrze. Jakby to zrobić tak, żebym ja wyszedł, a to żeby mi sypialnie otwarły się. Jakiś pomysł? Panie robot? Bo mi się wydaje, że nie ma pomysłu, chyba że ty tu wlecisz. Nie da rady chyba. No nie, tak nie możemy zrobić niestety. Musielibyśmy znaleźć drugą baterię. Pyk. Winda. No dobra, ale to my się musimy w jakieś miejsce udać. Więc musielibyśmy znaleźć baterię. To nie jest takie łatwe. Musielibyśmy udać się do sypialni. Ja ciągle muszę. Ja mam ostatnio tak, że co słyszy dźwięk? Te słuchawki. Te słuchawki, słuchajcie, Razera. One są powalone. Jeśli chodzi o takie dźwięki z tyłu, to je bardzo dobrze słychać. Nie lubię tych słuchawek, są duże, łamliwe, bez sensu. Nie wiem, jakieś mi nie pasują te słuchawki. Ten dźwięk nie mają też dobry, ale te basy z tyłu, no słychać akurat w tych słuchawkach, jakby normalnie ktoś mi szeptał do ucha, jak szepce coś z tyłu. Pojebane to jest. No dobra, ty, musimy znaleźć jakąś baterię, cokolwiek. Jak to ogarnąć? Stąd przyszliśmy, nie, przyszliśmy stąd. To jest to miejsce, do którego nie mogłem wejść. A dla mnie jest głośno gierka, widzowie. Jakby w tym odcinku było delikatnie. Chyba jest delikatnie za głośno gierka. Znaczy myślę, że dla was to akurat będzie ok. W sensie będzie klimatyczniej, jak będziecie słyszeć podobnie mniej więcej dźwięki jak ja. I w miarę głośne. Ale no. Przyciszam, widzowie, przyciszam. Bo mi się gierka. Dobra, elegancko, to. Pyk. Dobra, miodzio. I do sypialni teraz. O kurczę, sorry widzowie. Ja mam niestety taki statyw i ten mikrofon nie... Muszę sobie lepszy mikrofon kupić, bo w tego to tak tylko puknę go lekko ręką i on już mu się nie chce. Już mu się nie chce. Znaczy mu się właśnie może chce. I to strasznie słychać. A czemu ja tu nie mogę wejść? O, pyk. O, i to jest to wejście, z którego przyszliśmy. Nice. Bo po co to teraz odblokowywać? Nie wiem. Ale mnie zbejtowali na tamto wejście. Tutaj coś się dzieje, tu mogę coś otworzyć. LSPD jest na 45. No mogę coś tu otworzyć. O kurwa. No nie do końca o to mi chodziło, ale dobra. Możemy tu sobie... Co możemy w sumie? Coś tu na pewno zepchnąć możemy. Tylko jak? Myśl, użyj mocy mózgu. No na razie może stąd coś weźmiemy. Może to jest winda, do tej windy coś zapakujemy z sypialni. Dobra, wszystko układa się w jakąś w miarę logiczną całość. Więc git. Idziemy tutaj, nie tutaj. Musimy wyjść, gdzie musimy wyjść? To jest kurwa dobre pytanie. Gdzie ja w sumie idę? Idę, chciałbym się udać do sypialni. Tylko jak? Musiałbym z powrotem tędy wrócić? Chyba tak, chyba nie ma innego wyjścia jak wrócić tędy. Dlatego w końcu byśmy odblokowali to wejście. Dobra, ja mam 25 IQ przynajmniej. Już jest ok. A nie! No nie mam 25 IQ co najmniej. Czy mam? A dobra, mam. Zajebiście. 25 IQ co najmniej. Elegancko. Sypialnie. Wchodzimy. Posłuchaj. I didn't take you
for someone who's into comics. They remind me of home, of what we're doing this for. Reactor capacity at 4%. No, to im się nie udało chyba. My brother used to love Moonman. He was really into stories. Ja czytałem widzowie Mamona. Was born ill, chronically. When I joined the WSA, he thought I was giving up on him. But without the amputee's energy, there's no way the clinic could keep his treatment going. It's the only way I could help him, even if he'd hate me for it. We try to help them. The people we love. We do what we must to keep them safe. Even if they don't understand. And sometimes we're wrong. I brought my daughter, Kathy, here. Job też zabili zwyrodnialców. A w kapsule. Isaac? You said your daughter lives on Earth. That's Claire. My other daughter. We don't talk anymore. Get some sleep. We try again tomorrow. Dobra, coś miałem powiedzieć. A miałem powiedzieć to, że jak zwykle powiedziałem, że oczywiście, że widzowie, 20-minutowy odcinek. Dzisiaj szybko zakończymy. Nie będziemy przedłużać, muszę zobaczyć, czy nie ma lagów, czy jakoś jest ok. Już mam 26 minut, to jeszcze bym sobie z 10 minut widzowy pograł. Nie wiem, czy kiedyś powiedziałem, że zrobię 20-minutowy odcinek i zrobiłem 20-minutowy odcinek. Szczerze mówiąc, to mi się nie wydaje. Rację miał widz, co mi to podkreślił, że tak zawsze robię. Do tej pory nawet tego nie zauważyłem aż tak. Co tu mamy? Zasilanie życia na ziemi tutaj. Ale kurwa, plakat w pęcie zrobiony. Noc, kurczę, oglądanie filmów. O! Poka, co tu się dzieje? Kwatery. Coś tu ciekawego? Z tego się otwarło? Bo tego nie widzę tu, żeby... O, jest, badaj. A to już chyba było. Ten obszerny informator opracowany specjalnie dla nowych członków kolonii księżycowej. No to jakieś książki to nie jest najciekawsza rzecz na świecie. Ten świat mnie nie aż na tyle wciąga. A tu jest jakiś w ogóle inny kolor tego. Użyj kodu, by dostać się do magazynu. 8662. Oczywiście, że pewnie nie zapamiętam tego. Czemu to jest inny kolor? To jest ciekawe. Może ktoś tu jeszcze jest z nami? Po 6 latach może ktoś jeszcze przeżył. W sumie. Gdzie się jeszcze otwiera? Tutaj już byliśmy. Może ktoś, słuchajcie, po 6 latach jeszcze tutaj? Gdzieś dziwimy. Będziemy, chłopie, my tu sejdziemy, idziemy, a ty, chłopie, ktoś zaraz prysznica. Sru! Kibla. Na dwójce był. Prywatna tablica. Z niewiadomych powodów ukryta w męskiej toalecie biała tablica, zapełniona... To jest właśnie męski kibel zawsze. Jest wieloma niepokojącymi obliczeniami. Wyniki badań i zakaz ustanowiono... To jest szkolny kibel, bez kitu. Ujawniają niepokojący wniosek, biorąc pod uwagę zdolność produkcyjną reaktora i ograniczoną ilość helium-3 na Księżycu. MPT jest w stanie nadążyć za obecnym zapotrzebowaniem ludzkości na energię. Ludzkość musiałaby się zmienić, a nie jest w stanie nadążyć. No i co? To dlatego wyłączyli wszystko? Bez sensu. Dobra, kod to 8662. Tylko ten kod, gdzie ja mam użyć tego kodu? O, tutaj też jest coś napisane. Obliczenia. Dobra, ja bym tu kodu potrzebował. To jest kod na to, żebym sobie mógł odblokować kibel na dwójkę. Co się dzieje? To jest do jakiegoś magazynu, tylko no nie widzę tutaj magazynu. Nie widzę, gdzie był ten magazyn. Może gdzieś... No tutaj byliśmy. Tutaj gdzieś jest ten magazyn? Nie widziałem w ogóle jakby miejsca, gdzie mogę wpisać jakieś liczby. Magazyn. O, może tu zobaczymy. Batera załogi. Przetwarzanie. Nie widzę. Hol wyjściowy. Ja do magazynu. Jest tu jakiś... Macie tu jakieś tego koda do wpisania? Cokolwiek?
Centrum kontroli, no to jest rozdupcone. Magazyn tutaj. Ale to ja sobie tu mogę tak obejść. Wejść. Nie. Dobra, nie wiem, kurwa. Tutaj? Tędy jakoś? To jest ta winda, może tą windą? Pyk. Nie. Kurczę, a bym musiał chyba... Bym musiał chyba zmienić zasilanie. Tak? Chyba widzowy, tak. Wydaje mi się, że... Wszystkie... No nie, a nie, tu jeszcze mogę się dostać. Kurczę, jak? Bo wydaje mi się, że musiałbym zmienić tamto zasilanie. I wtedy windą jakoś do góry, albo coś takiego byśmy musieli tutaj zrobić. Bo tutaj nie widzę, żebym miał jeszcze... A tutaj jakoś... Da się wejść? Mogę tam jakoś wejść? A, widzę kod! Widzę. Tylko nie wiem, jak mam wejść tam. Tu mam chyba... To jest chyba... Tam jest coś do wprowadzenia kodu, tylko jak tam kurwa wejść? A, robot chyba. Chyba robot by mi musiał pomóc. Ty no, ale... Robot. Ty nie pomagasz za bardzo. Wracaj tu, na swoje miejsce. A ty możesz wyciągnąć jeszcze baterię? Nie możesz. Jakoś widzowy by nam musiał pomóc robot. Tylko jeszcze nie wiem jak, a za to wykminimy na spokojnie. My to gigakoksy myślowe. Tak mi się wydaje, że będzie git. Dobra, tutaj, cyk. Tu jest ta kontrola techniczna. Nie mogę tu wejść. A gdzie my w ogóle stoimy jako ziomki? Nie wiem, w którym miejscu my jesteśmy. Trochę się gubię. Tutaj, o siemo. Jestem kosmitą. Dobra, to może jakoś tutaj, rurą jakąś, albo coś takiego. Dobrze kminie? Kurwa, jak ja kminiasz. Jak ja kminiasz, widzowie. Cyk. Dobra, jesteśmy w kurczę gdzieś, gdzie powinniśmy być, zgaduję. Pyk. Dobra, jak ja mam ze 200, jakie to... Co, ze 30, no, 200 to przesadziłem, ale już... Kurczę, coraz lepiej mi idzie myśleniowa na tych odcinkach. Bo coraz lepiej się czuję na tych odcinkach. Coraz lepiej jakby skupiam się na rozgrywce. Jak sam ja w ogóle na przykład często jak jestem na streamach, to oglądam sobie, słuchajcie, odcinek jakiś i przez 40 minut odcinka, na przykład jeżeli takowy tyle trwa, to często nie wiem w ogóle, co się działo przez te 40 minut, bo najzwyczajniej w świecie skupiałem się na czymś innym. Teraz skupiam się na roz... co ty gadasz, że normalnie tu na bieżni mogę sobie biegać? No dobra. Dzięki za tutaj poboczną aktywność. Tutaj jest elegancka siłownia. Kod 8662. 8662. Zapisywanie. Wiadomość? No dobra, jeszcze wiadomość trzeba przeczytać, no jak to tak. I będziemy kończyć. 2 minuty trwa aż. We're running out of time. There has to be something we've overlooked. We've checked the entire system. If we don't find a way in soon, Earth's lost. Sarah. It's a wasteland already. Look, I know. We messed up for centuries, but the MPT can buy us the time we need to make it right again. I'd like to believe that. We all believe it, Isaac. That's why the WSA exists. Or whatever's left of it now. What do we tell the people back on Earth? It wasn't supposed to be like this. MacArthur ordered everybody to... My się widzowie ósmy, bo to jest... Teraz science fiction, a kiedyś to będzie widzowie historia, no bak. W końcu nam się widzowie zasoby skończą. Będzie kwaśno. No. But some didn't trust him. They resisted. It escalated. There was fighting. He even crashed a monorail. What about the AZs?
MacArthur weaponized them. He could overload their. Ja wyglądam w ogóle w tym sweterku jak jakiś trener. Why would he turn them on our own? He's a practical man. Trochę wygląda jak tego, jak nie sweter, tylko jak taki dresik. So long as he thinks he acts for the greater good. So that's what we'll tell them back on Earth. Our colleagues gave their lives for the greater good. Whatever that is. Kurwo, no podaj mu! Chodzi, schodzi z boiska! Co to od... Bez kitu, jak trener widzowy. Dobra. O, gwizdek. Paul. Widzowie, kończymy na dzisiaj. Myślę, że odcinek wyszedł fajnie. Myślę, że jest fajna jakość. Fajnie mi się prowadziło ten odcinek. I myślę, że ogólnie fajnie wyszedł odcinek, więc możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na Discorda, Twitcha, mój drugi kanał vlogowy, Instagrama. I coś jeszcze tam jest, Twittera. Co widzowie, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Myślę, że wyszło fajnie. Trzymajcie się jeszcze raz, pa pa. No co mu tak piłę podajesz?